Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym materiale podsumujemy sobie w końcu, było po 40 dniach od ukazania się poprzedniego filmu, jak wyglądały moje zyski bądź straty na copy tradingu, na trading bocie oraz na moim samoistnym, że tak powiem, e, graniu na dźwigni. Więc sprawdźmy, jak to wszystko się klaruje, jak to wygląda i czy w ogóle warto tego typu przedsięwzięcie no, robić, gdzieś tam odpalać. Film ma prawie 13 tysięcy wyświetleń, więc Wam się podobał. No i oczywiście pamiętam, że był w nim konkurs. Też zaznaczam, że film z tej serii będzie co miesiąc. Wszyscy z was mogą brać udział w comiesięcznym konkursie. Za chwilkę opowiem tam te zasady, najpierw wybierzemy zwycięzcę. No i kwota, jaka była do wygrania, okaże się niespodzianką dla tych, którzy oglądają bacznie materiał i będą mogli to sprawdzić w późniejszej jego części. Więc rzeczywiście zachęcam do obejrzenia go całego, bo chcę, żeby to była taka pigułka pokrótce właśnie poinformowanie was, jak mi idzie, jak wam może iść, używając jakichś tam poszczególnych opcji na tej giełdzie, żeby potem nie było żadnych nieporozumień i żebyście wy nie musieli. Tracić swoich pieniędzy, lub inaczej powiem, ryzykować swoich pieniędzy, zanim coś przetestuje. No więc, ok, bierzemy sobie link e, z tegoże filmu i zaczynamy losowanie. Dobra, więc wklejamy linka i zobaczmy, kto wygrał ten dzisiejszy konkurs. Jest to H1Z1 Skilled0. Ok, e, te UID, oczywiście twoje sprawdzę i zobaczę, czy jest unikalne, czy rzeczywiście jest to. E, po pierwsze konto, które zostało stworzone pierwszy raz, a po drugie czy jest rzeczywiście ode mnie. Też jeżeli nie macie pewności, to właśnie piszcie mi w komentarzu, po prostu swoje UID pod tym filmem, bo wiadomo, będzie kolejny konkurs i możecie zadać pytanie, jeżeli nie jesteście pewni, to ja będę sprawdzał, będę starał wam się tam jakoś w miarę w ciągu kilku dni, może kilku godzin czasami odpisywać i będę dawał znać po prostu, czy jest to rzeczywiście konto stworzone ode mną. Teraz będzie też jeszcze jedna nowa zasada tego konkursu, więc słuchajcie uważnie. Ale zanim do tego przejdziemy, bo są osoby, które w ogóle jeszcze nie mają konta na giełdzie Bybit, e, zorganizowaliśmy razem z giełdą taki konkurs, też na rzecz tego właśnie odcinka. Jako jeden z dwóch, jeżeli nie macie konta, chcecie założyć, chcecie brać udział w tej comiesięcznej zabawie i tradeować z nami na tej giełdzie, to załóżcie sobie z linku w opisie. Dla wszystkich osób, które zdążą, dla wszystkich pierwszych 100 osób, e, po filmie, który opublikowałem wczoraj, zostało 27 miejsc na chwilę obecną, e, zostanie przyznane 25 dolarów AirDropów w formie USDT. To jest totalnie możliwość wypłaty tego, możecie sobie to wysłać gdziekolwiek chcecie, albo kupić za to bitcoina, czy, czy co, co tam chcecie, po prostu, tak? Nie jest to żaden kupon, czy coś takiego, więc czysty pieniądz. Wystarczy założyć konto na bajbicie z linku w opisie, wysłać na nie, e, na przykład z Binance'a, czy z innej giełdy, albo sobie doładować kartą, czy przelewem minimum 100 dolarów i zrobić obrót na spocie albo na, na dźwigni na 100 dolarów, czyli na przykład kupić za to doładowanie bitcoina, albo sprzedać cokolwiek, co nie? I te nagrody będą dla tych osób, które zdążyły, które to zrobiły, przyznawane automatycznie do połowy października, więc zachęcam do wzięcia udziału, no bo jest to taki dodatek dla tych, którzy jeszcze konta na giełdzie nie mają, chcą zacząć, a po prostu zawsze taki fajny bonus, to jest chyba ile? Ze 115 zł teraz, czy 120, czy 110, nie wiem, no ale już coś porządnego można sobie za to kupić. Zachęcam do spełnienia tych właśnie tutaj reguł gry. A wszyscy ci, którzy oczywiście mają już konto na giełdzie, albo ci, którzy właśnie założyli przed chwilą z tego konkursu i chcą co miesiąc zgarnąć profit, który na testowaniu tych różnych strategii, słuchajcie, uda mi się pozyskać, zachęcam do konkursu. Kursu właśnie numer 2. Do wygrania jest cały mój profit, który gdzieś tam wyszarpie z rynku danego miesiąca. Zaczynamy od 3000 dolarów. W dzisiejszym filmie dorzucam więcej, ponad to, co udało mi się gdzieś tam właśnie wcześniej ulokować. Wystarczy być zarejestrowany z mojego linka, jeżeli nie macie pewności, to się spytajcie. Dodanie w komentarzu swojego UID, czyli unikalny numer konta. Macie go wyświetlonego właśnie w tej chwili na filmie, go skopiować z którego miejsca. I dodatkowy wymóg jest taki, żeby nie było osób, które gdzieś tam tworzą konta, multikonta, trzeba minimum 500 dolarów obrotu zrobić. Z uwagi na to, że ten Nagrody czasami będą solidne. Zaraz też dowiecie się, jaka będzie w tym odcinku z po prostu poprzedniego e, miesiąca, z poprzedniego po prostu filmu z tego cyklu przydzielona dla zwycięzcy, którego przed No i te 500 dolarów obrotu to jest takie właśnie, e, myślę, kryterium, które każdy może spełnić. Wystarczy sobie w ciągu miesiąca gdzieś tam kupować te kryptowaluty, sprzedawać. To musi być obrót w ciągu ostatnich 30 dni albo 40, zależnie, jak tam ten odcinek miesiąc po miesiącu dodam. Więc są takie dwa konkursy. Myślę, że część osób może wziąć udział tylko w tym, jeżeli już macie ode mnie konto, a jeżeli nie macie, to jest to dodatkowa zachęta do jego stworzenia właśnie w taki sposób. Pokrótce tylko wam teraz opowiem, jak wyglądała ta moja przygoda w ciągu ostatnich 40 dni i w jaki sposób te kolejne filmy będą publikowane. Musicie wiedzieć, że one nie będą publikowane dokładnie co miesiąc, tylko po prostu w danym miesiącu. Przykładowo w sierpniu dodałem 10, w wrześniu teraz dodaję tam 21 czy 2, w październiku być może to będzie, nie wiem, 7 październik, a może 27. To nieważne, po prostu w każdym miesiącu chciałbym taki materiał tworzyć. Mam nadzieję, że mi się uda to wszystko czasowo spiąć i w taki sposób właśnie przeprowadzić. Mam nadzieję po prostu, że będę razem z wami odkrywał różnego rodzaju funkcjonalności na Bajbicie, samemu szkolił się jako trader, po prostu takim kapitałem, który dla mnie nie ma takiego znaczenia, do którego nie jestem przywiązany emocjonalnie i który mogę potencjalnie stracić, że będę w stanie po prostu pokazywać wam rzeczywiście, że pewnego rodzaju po prostu decyzje mogą gdzieś tam długofalowo być słuszne i można na nich gdzieś tam zarobić. W kolejnych filmach z uwagi na jakby schemat działania, jaki teraz podejmuję, będę starał wam się pokazywać i opowiadać o wszystkich, albo o większości przynajmniej takich znaczących po prostu działań, znaczących dźwigni, w które wchodzę. Było patologicznie, będę Wam tłumaczył, dlaczego coś zrobiłem, dlaczego nie, jaka była moja decyzja, w którym momencie wychodzę i dlaczego. Oczywiście analiza wsteczna, to będzie na bazie całego miesiąca, ale chciałbym, żebyście zrozumieli po prostu umysł osoby, która w jakiś sposób gdzieś tam stara się powoli inwestować i na dźwigni, i na rynkach, oczywiście na spocie i tak dalej, to jest od dawna, ale mówię o wchodzeniu w taki dosyć agresywniejszy trading, bo wiadomo, że na tej się jest trochę nudno i czasami trzeba tego typu rzeczy też robić, żeby spróbować zarobić pomimo spadków. Tutaj mam taką, słuchajcie, tabelkę, w której gdzieś tam sobie wypisałem to, co w ciągu ostatnich 40 dni się wydarzyło. No i już widzimy, że po pierwsze ten nasz bot na copy tradingu stracił, słuchajcie, 666 dolarów. To jest cała jego historia transakcji, którą możemy sobie zobaczyć. Niestety na samym początku miał największe wtopy. Zobaczcie, tutaj, tutaj, tutaj. Stracił mi 700, prawie dolarów. Parę tam dolarów później odrobił, ale to dosłownie było tak gdzieś jak nieopłacalne to była osoba po prostu, której powierzyłem swoje pieniądze, taki trader, który gdzieś tam miał dobre wyniki, ale niestety nie dało się na samym początku tego wszystkiego sprawdzić, ile on tych trade'ów wykonał, gdzieś tam na szybkiego patrząc z tej tabeli. Bo zobaczcie, gdzieś tam te osoby od miejsca pierwszego do dziesiątego one tutaj mają tylko pokazane wyniki z ciągu ostatnich 30 dni, gdzieś tam ROI 90-dniowe, ale czasami to było dosłownie parę trade'ów i nie do końca wiadomo, jak to wyglądało. Trzeba gdzieś tam wejść w głębiej i dopiero zobaczyć, że na przykład, dobra, wygraj 97 trade'ów, 37 stracili i średnio mają 2 dolary na każdym, ale tutaj to też przekłamuje, na przykład mają 50% win ratio, bo te trade wygrane mogą być często na dużo mniejszą kwotę, więc to jest fajnie, że to jest rozbudowywany cały czas ten panel i wtedy widzimy, jaka jest rzeczywiście historia ich tradingu, możemy sobie prześledzić poszczególne wejścia i wyjścia z ich strony i możemy sobie zobaczyć, jakie mieli ROI w ciągu ostatnich 7 dni, 30 i tak dalej, tak dalej, więc po prostu zachęcam siebie, no i również was, jeżeli podejmiecie decyzję o tym copy tradingu, żeby po prostu zagłębić się w to wszystko i nie robić tak jak ja na poprzednim odcinku, na chyby trafił. Ja się przyznaję do błędu, o to chodzi, żebyśmy wspólnie mogli to sprawdzać, zobaczyć co działa, co nie, tylko właśnie przeanalizować wszystkich i zobaczyć czy ta ich wysoka pozycja w rankingu te ci najlepsi traderzy względem właśnie tego przychodu, tego zwrotu z inwestycji, są rzeczywiście na tym miejscu, w którym powinni być, z przypadku czy rzeczywiście z uwagi na to, że dużo czasu poświęcili na trading i dostarczyli fajne wyniki. Zobaczcie, na przykład numer ósmy ma tylko jednego followersa, czyli jedną osobę, która śledzi jego ruchy, numer szósty ma dwóch. I na przykład widzimy, że o numer 5 ma 500 followersów, ma cały team zajęty i nie da się do niego dołączyć, więc po prostu przez to jest to widocznie jeden z takich traderów, którzy gdzieś tam szczycą się sporym wynikiem i takim no, sporym poziomem weryfikowalności i po prostu gdzieś tam szczęścia w tych wszystkich zagraniach. Zobaczcie, gdzieś tam skumulowany profit to jest 90 tysięcy dolarów. Ja będę się po pierwsze starał. Zaobserwować tradera, który jest gdzieś tam osobą wysoko cenioną, w której prawie nie ma miejsca już w jego teamie, ale również robi to od dłuższego czasu i tych tradeów już sporo wykonał, żeby statystycznie móc uśrednić po prostu to, co się wydarzyło. No bo jak widzicie, ja tutaj wsadzałem tylko 1000 dolarów w ten copy trading, on stracił 666, w ogóle jakaś liczba dziwna wyszła, się samej jej boję, ale po prostu 2 trzecie. Zostały przegrane, głupie decyzje podejmował i to dosłownie w ciągu kilku dni stracił mi większość kapitału, potem nie miał za bardzo czym grać, wywalało te pozycje i tak dalej. Tutaj też technicznie trzeba pilnować tego wszystkiego, żeby było na no gdzieś tam... Pożądanym szczeblu dograne i żeby cały czas był kapitał dla tych traderów, którym mogą operować. Trading bot, zaraz do niego też przejdziemy, bo chcę Wam też właśnie pokrótce przekazać tą moją myśl do końca z traderami, z tym copy tradingiem. Ja słuchajcie, się na to nie zamykam. Według mnie ta opcja jest ciekawa, bo rzeczywiście, szczególnie osobom, które gdzieś tam na bieżąco nie mają czasu, żeby robić to samemu, umożliwia no, dochód pasywny, ale trzeba się pogodzić z ewentualną stratą i z tym, że ci traderzy często też mają głupie pomysły, albo nie możemy ich do końca zweryfikować, po prostu zrobią nam różne dziwne rzeczy. To jest cały czas po prostu taka nowość, tak, którą na bieżąco sama giełda dopracowuje. Ja wam mogę powiedzieć też, bo widziałem, jeżeli chce się zostać takim principal trader, czyli osobą, którą gdzieś tam śledzą inne i mogą dołączyć do jej teamu, trzeba mieć 60% skuteczności w tradach, gdzieś tam zakładać ich co najmniej kilka w ciągu tygodnia, przez co no jest to też takie trochę wymuszenie na tych traderach przez giełdę, bo po prostu czasami nie mogą czegoś przetrzymać, nie mogą czasami, wiecie, dokonać jakichś tam trochę lepszych decyzji. Po prostu muszą też robić ten obrót, bo wiadomo, że giełda zarabia z obrotu. To ma być takie win-win. Czasami ta szara zwycięstwa jest raczej przychylona na giełdę Bybit. Jakby nie boję się tego mówić, pomimo tego, że z nim współpracuję, to jest oczywiste, ale jednak chcę obiektywnie gdzieś tam do tego wszystkiego podchodzić. Dlatego stwierdziłem, że w następnych filmach z tej serii, ja będę się właśnie, tak jak Wam powiedziałem, starał grać na dźwigni samemu. I będę starał się pokazywać Wam to, co robię, łopatologicznie tłumaczyć. Myślę, że więcej się na tym nauczymy i długofalowo, ucząc się tego tradingu razem wspólnie na beście, będziemy potem rzeczywiście mogli na tym zbić kokosy na samej hoście, gdyby mniej więcej będziemy wiedzieli, jak działa rynek, jak stosować się do matematyki, jakiej strategii używać, jakiej dźwigni, wejścia, jakiej poziomu wejścia, jakie stop lossy, take profit itd. itd. Jeżeli taki pomysł Wam się bardziej podoba, niż ten sam copy trading, to dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Oczywiście wejdziemy sobie tutaj za 1000 dolarów, w których z tych. Po prostu kanałów tradingowych, które będziemy kogoś śledzić, ale również przeznaczę całkowitą kwotę inwestycji w jeden trade, który chcę Wam za chwilę pokazać, który myślę, że pod wydarzenie, które teraz właśnie ma miejsce, pod potencjalne podwyżki punktów procentowych będzie mogło wejść. Czy tak będzie? Zobaczymy, szansa jest różna. Ja oczywiście gdzieś tam publicznie do wszystko czaski i później sprawdzać, co się opłaca, a co nie, bo po to tutaj jestem, żeby przetrzeć te szlaki dla Was. Więc zobaczcie jeszcze, że ten wynik z Excela rzeczywiście jest taki sam jak na MyBit'cie, nic tutaj nie przekłamuje. Te moje boty kolejno straciły przy inwestycji 700 dolarów 125. A potem przy inwestycji 2000 dolarów 132 dolary. Ja tymi pieniędzmi też lawirowałem, obracałem, jeżeli coś nie działało, przerzucałem na coś innego, więc nie, nie da się tego do końca policzyć. Jeśli chodzi o przykładowo kwotę inwestycji, jaka była bazowa na tym bocie, jaka była bazowa na copy tradingu, tam to mniej więcej wiemy, tak? Ale tutaj jest to cięższe. Tak samo potem z dźwignią lawirowałem. wiadomo, że robi się obrót z tych pieniędzy. Wejściowa kwota to było 3000 dolarów, ale raz było trochę tutaj, raz tutaj. Pokazuję wam finalny wynik, prawda? I po podliczeniu pokazuję wam również Ile udało mi się gdzieś tam uzyskać na dźwigni, grając samemu? Trzeba przyznać, że to jest bardzo dobry wynik, jak na 40 dni. W sumie to 30 pary, bo dopiero po około tygodniu stwierdziłem, że, po pierwsze, dorzucę trochę właśnie kasy na dźwignię, na granie samemu, a po drugie, że wejdę w kilka takich tradeów, które gdzieś tam po drodze rzeczywiście według mnie okazały się słuszne. Po pierwsze, grałem pod to, że token BitDAO, zaraz go tutaj sobie znajdziemy że on się najzwyczajniej w świecie odbije po tych spadkach, które zobaczcie nastąpiły o w tym miejscu. Z 74, to, czy tam 8 centów spadł na 45. Ja wam też nagrywałem film i informowałem was o tym gdzieś tam w tym miejscu, gdzie ten token kosztował po 50 centów, że według mnie jest spoko moment na wejście. No i udało się tam 20-30% przytulić niektórym osobom. Teraz zrównał się z tą ceną, która była wcześniej. No wiadomo, to jest z uwagi na dalsze spadki na rynku. No ja tutaj zagrałem longa. Long był gdzieś odpalony w okolicach chyba z tego co pamiętam 50 8 centów do 61,5 czy 63. I to naprawdę pozwoliło mi zainkasować sporą kwotę z uwagi na to, że tutaj wszedłem prawie all in z tego, co miałem przeznaczone na poczet tej dźwigni. Oczywiście, słuchajcie, cały czas używam take profit, cały czas używam stop lossa. Z reguły mam je ustawione w taki sposób i pokażę wam je teraz na przykładzie. Zaraz jak będziemy sobie odpalać tą dźwignię, to wam pokażę właśnie na przykładzie jak ja to sobie zakładam i w jaki sposób to działa. Wtedy według mnie to jest fajne o tyle, że nie trzeba pamiętać o tej swojej pozycji. Po prostu jeżeli mamy określone Próg wyjścia, to, no to na tym zarabiamy. I, a jeżeli mamy określoną stratę, jaką możemy po prostu sobie pozwolić na zrealizowanie jej, no to tak samo zamyka nam pozycję, nic się dalej nie dzieje, możemy otworzyć kolejną. To jest spoko, jest to fajna automatyzacja i na ByBicie nigdy to po prostu mnie nie, nie zawodziło. Nie wybija tego jak na Binance. Tam jak były jakieś przeciążenia serwerów, działy się różne przykre rzeczy, to po prostu nie dało się wejść na aplikację, zwieszała się i były jakieś dziwne świece, które często nie były gdzieś tam, nie odzwierciedlały tego, co rzeczywiście wydarzyło się na rynku, tylko po prostu wyglądały. Tak, a nie inaczej, przez to, co przeszło przez całą giełdę, przez to tsunami użytkowników, którzy w jakiś sposób zakłócili e, sam proces. Tradingu, bo niektórzy mieli dostęp do swoich pieniędzy, niektórzy nie, i to było, no odbiegało od tego, co po prostu gdzieś tam średnio na innych giełdach. Nieważne, robię to na bajbicie, no i tak samo pokazuję wam na bajbicie, jak to działa. Wchodziłem jeszcze w longa na Bitcoinie, w shorta na Ethereum oraz w longa na Ethereum Classic. Niestety tego longa na Ethereum Classic mi zamknęło, to obniżyło mi całkowity profit, więc tak, ja tego longa gdzieś tam otwierałem, właśnie w okolicach słuchajcie, chyba 34 dolarów, coś takiego, i potem mnie niestety zamknęło w tym miejscu miejscu, bo miałem dosyć ciasnego stop-losa. No i później, później niestety, no, czystety okazałby się ten ląk słuszny, bo Ethereum Classic urosło z powrotem do 39 dolarów. Tam była dźwignia bodajże razy 3, więc zarobiłbym tak na szybko licząc jakieś 60-70% na tym tradzie. No ale po prostu z uwagi na to, że staram się grać w miarę bezpiecznie, te stop-lossy mam gdzieś tam w miarę ciasno o 10-15% ustawione od tej bazowej pozycji, no to nie zawsze to wejdzie, ale też nie tracę tak kapitału jakbym mógł. Też udało mi się jakiś wynik w ciągu tych 30 paru dni wykręcić, który właśnie wygenerował profit w wysokości 1439 dolarów, i to jest nagroda, jaką wygrywa osoba, która gdzieś tam została wcześniej zaanonsowana i która została wylosowana jako zwycięzca z poprzedniego konkursu. Pamiętajcie, że sobie zapisuję link do osoby, która bezpośrednio wygrała ten konkurs, więc jest to kanał, który ma unikalny ten numer klienta, tak samo jak link do kanału, który sobie już tam zaraz sprawdzę i zapiszę w notatniku. Więc się nie podtrzywajcie, bo szkoda mojego czasu, szkoda waszego. Osoba, która wygrała tę nagrodę, dobrze o tym wie, jest w stanie to udowodnić, możemy to zweryfikować wspólnie i wtedy otrzyma 1400 dolarów z kaczykiem jako profit, który gdzieś tam udało mi się w tym e, miesiącu ugrać. Myślę, że to jest fajna kwota, jest to na pewno kwota, która wielu z Was pomogłaby, rzeczywiście, e, no, gdzieś tam przeistoczyć te swoje takie minimalne zmagania na poziomie na przykład paru 10 czy 100 dolarów, w trochę większą półkę i przy kilku tradach te pieniądze nawet gdzieś tam można e, później przeinaczyć. No W kilka tysięcy dolarów, czy nawet kilkanaście, co już pozwala y, robić różne ruchy, czy biznesowe, czy gdzieś tam mieszkaniowe, y, czy, czy nawet zakup ziemi za miastem, więc to często jest taki śmieszny zapalnik tego wszystkiego, że wiecie, tutaj sobie razem inwestujemy, jest dosyć fajnie, a nagle jedna osoba właśnie wygrywa sporą kwotę, więc co mi pozostaje powiedzieć, po prostu zachęcam was do wzięcia udziału w którymś z tych konkursów, bo możecie rzeczywiście za miesiąc to być wy. I tutaj z tego, co y, pamiętam, było chyba z 250 czy 300 komentarzy tylko, więc dalej szansa jest nawet wyższa niż wygranie trójki, czy tam czwórki w lotka, żeby dostać taką sumę pieniędzy, i to nie jest tak, że dostajecie to za darmo, bo rzeczywiście, wy pomagacie mi również w rozwijaniu Bybita. Ja mam gdzieś tam z tego faktu możliwość dalszej współpracy z tą giełdą i to jest takie win-win dla każdego. Nie chciałbym, żebym tylko ja czerpał z tego profity, ale ten wynik po prostu, który gdzieś tam ja sobie wyciągnę na tym wszystkim na plus w ciągu danego miesiąca jest myślę taką fajną formą odwdzięczenia się dla Was za to, że ze mną na tym Bybicie tradujecie, że ze mną tutaj jesteście i żebyście też coś z tego mieli. No, takie sobie przyjąłem zasady gry na moim kanale i myślę, że w większości z was to się jakże, no nie inaczej, a podoba. OK, więc tak jak mówiłem wcześniej i to widzieliście, że też 3000 dolarów mieliśmy w tym naszym equity, w tym naszym balansie. Teraz, jak widzicie, oprócz tego, że nagroda zostaje przekazana z profitu, to 4,5 4,5000 dolarów na poczet dalszej tej serii, dalszego kreowania po prostu tego wszystkiego razem. W pewnym momencie, pewnie dojdziemy do sporych kwot. Być może trochę stracę i ta sama kwota z miesiąca na miesiąc gdzieś tam nie będzie się powiększać, lub będzie nawet trochę mniejsza, ale sumarycznie mam nadzieję, że przejdziemy przez to wszystko z jakimś tam kunsztem, z gracją i że będzie się Wam, po pierwsze, ta seria podobać, a po drugie, że rzeczywiście to będzie w jakiś sposób zyskowny, będziemy mogli ten balans powiększać. Ja słuchajcie, odpalam w tej chwili shorta. Uważam, że wysokość stóp procentowych może być na poziomie wyższym niż nawet 0,75 punkta procentowego, przez co ten rynek może nam się troszeczkę osunąć. Prawdopodobnie ten poziom, ta wartość jest już w cenie. To widzicie też teraz na ekranie w poście, który dodałem na moją grupę na Telegramie. Też zachęcam Was serdecznie do dołączenia, gdzie będą takie różne anegdotki, informacje z rynku newsy, Tam podsumowujemy każdy tydzień i tak dalej i tak dalej. I myślę po prostu, że może być duża podwyżka z uwagi na to, że prezydent i cała Rada gdzieś tam finansowa, Skarbu Państwa i wszyscy inni, ten cały Fed są pod taką presją, że wiecie, ta inflacja gdzieś tam rośnie długofalowo no i podwyższenie tych stóp procentowych jak nic innego praktycznie może wyhamować przynajmniej chwilowo rosnącą inflację. Myślę, że dalej dociśnie on trochę śrubę i to może być 0,75 punkta albo nawet historycznie może być to jeden punkt procentowy podniesienie tego wszystkiego. Nie było by takiej akcji przez ostatnie 40 lat, ale jest to możliwe. Wtedy rynek może się osunąć nawet na 16-17 tysięcy dolarów według mnie, co spowoduje. Spadki. Oczywiście pamiętajcie, że to jest moja subiektywna opinia. Ja gram pod to, co ja uważam, co myślę. Totalnie mnie nie powielajcie, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Chcę wam po prostu na bieżąco prezentować, bo się też tego nie boję. To są kwoty, które mogę stracić. Jak stracę, to trudno. Gdzieś tam chcę wam uczciwie pokazywać co miesiąc, jak mi gdzieś tam poszło i jak poszczególne gdzieś tam funkcje tego Bybita działały. Wiadomo, że ja wolałbym powiedzieć: O, na copy tradingu zarobiłem 3000 dolarów i rejestrujcie się na Bybicie, bo to mega fajnie działa na innej giełdzie tego nie ma. No nie, widzicie, no nie udało się w tym miesiącu, trudno. Ja wrzucam teraz tego shorta 3,5 tysiąca dolarów, pokażę Wam zaraz stop lossa, dźwignie i take profit, jaki ustawiam, a później wrzucimy sobie tysiąc dolarów, już tak na właśnie na koniec, w któryś z tych teamów tradingowych czy któregoś tradera. Zobaczymy, jak w tym miesiącu nam pójdzie. Ok, więc dźwignia, jakiej użyję, to jest 3,4, ja się już oduczyłem, słuchajcie, używania dźwigni, nie wiem, razy 20, razy 50 czy razy 100. Pamiętacie te wszystkie historie, jeżeli nie, to w prawym górnym rogu macie właśnie film, w którym opowiadam, jak straciłem w jakiś sposób pieniądze, między innymi na dźwigni. Więc 3,4 to to według mnie będzie optymalny, optymalny po prostu poziom tej dźwigni, który nawet jeżeli Bitcoin gdzieś tam pomimo tego take profit i stop lossa, które ustawia, jeżeli Bitcoin by na przykład spadł o, nie wiem, o 5 dolarów, to dalej mi tej dźwigni jeszcze nie zamknie. No prawie wtedy zamknie, tak? Czy o 4,5 dolarów. Więc widzicie, że to by musiało się naprawdę dużo stać, żebym stracił wszystko. I tutaj takie wahania które gdzieś tam są po 500 dolarów, po 1000, no to jest na Bitcoinie, słuchajcie, od 2 do 4%, więc że mamy dźwignię ustawioną pomiędzy 25 a 50 razy, to nawet takie głupie wahania w ciągu dnia, jeżeli nawet dużo się nie stało, zamykają nam pozycję i całkowicie nas zerują. Dlaczego? Dlatego ja tego totalnie unikam i nie chcę takich sytuacji powielać na moim kanale, nie chcę wam ich pokazywać jako coś dobrego. Używamy małej dźwigni, uczmy się cierpliwości, jeżeli w tydzień potem zarobimy 4%, to właśnie to wtedy będzie docenione przez nas i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. Okej, okay, więc otwieram tego shorta po cenie, jaką właśnie tutaj teraz widzicie, i zobaczymy, czy od razu nam kupi. Zaraz też, jeżeli ta pozycja zostanie otwarta. A właśnie widzę z tego, co widzę, że została, to ustawimy sobie take profit i stop loss. take profit, słuchajcie, ja będę zadowolony, jeżeli ugram na tym dealu 25%, czyli jeżeli bitcoin spadnie do 17600 dolarów, to ja będę 1125 dolarów na plus, to będzie 25% roi. Ale tego stop lossa ustawiam na maksymalnie 10%, czyli jeżeli bitcoin wzrośnie do 19500 dolarów, ja będę tylko 450 dolarów stratny i po prostu wtedy odpalę inną pozycję, okaże się, że się myliłem. Więc potwierdzam, tego typu decyzje i to by w tym filmie było na tyle. Tym takim pozytywnym czy może negatywnym akcentem, zależy jak się okaże, kończymy ten dzisiejszy materiał. Chcę wam tylko też e, powiedzieć i wam zdradzić e, rąbek tajemnicy, że w niedługim czasie, w najbliższych tygodniach będzie dla was też taka mała seria filmów o scalpingu. E, pokażę wam jak to działa. Jest to coś szczególnie dla osób, które chcą gdzieś tam długoterminowo codziennie nie zarabiać na kryptowalutach, które są zadowolone z małych kwot i są gdzieś tam z tych którzy uważają, że wiecie, grosz do grosza, a się uzbiera kokosza i po prostu dla tych, którzy chcą gdzieś tam przy większym kapitale może mniej pracować, a bardziej skupić się na rynku kryptowalut, który oczywiście też może być pracą, ale dla tych, którzy podejdą do tego z rozwagą i z dużą dozą pokory. Więc trzymajcie się, do usłyszenia w następnych materiałach, zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału i do wzięcia udziału w konkursach, o których przypominam, jeżeli na Bybit razem ze mną chcecie operować, wygrywać, no i robić te rzeczy, co ja. Na razie, cześć!